Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej edycji Hoplandii. Tym razem tworzymy dla Was pracę w klimacie vintage i do tego samego zachęcamy Was. Ja przygotowałam dla Was kurs na kartkę w pudełku. Dzisiaj u mnie nietypowo, bo bardziej papierowo niż mediowo, ale oczywiście styl jak zawsze nieco bałaganiarski, trochę podrzemy papieru, trochę poszarpiemy i dodamy odrobinkę mediów, chociażby jako akcent. Oczywiście zawsze możecie zmodyfikować ten kurs i zrobić pracę według swojego pomysłu, dodać więcej mediów. Troszeczkę możecie też uprościć tą pracę. Ja oczywiście chciałam Wam pokazać jak najwięcej trików, jak najwięcej podpowiedzieć Wam, jak pracować z papierem, a także trochę więcej pokazać produktów 13 Arts, z którymi dzisiaj pracuję. Pracuję na kolekcji Back in Time, która to kolekcja ma zarówno papiery, jak i różne ciekawe dodatki i te dodatki dzisiaj nam pomogą w tworzeniu tej pracy. Zaczęłam sobie od złożenia bazy pudełka, i jest to baza do kartki, do bazy 14x14, a baza pudełeczko ma 15x15. Wszystko nam się idealnie komponuje. Baza jest też z polskiej, naszej fantastycznej firmy rzeczy z papieru. Złożyłam sobie spód pudełka, a na górę, jak widzicie, nie użyłam takiej typowej folii, która jest w zestawie, a użyłam właśnie kawałeczek folii z kolekcji Back in Time. Tym sposobem od razu otrzymuję ciekawy efekt właśnie w stylu vintage. Kartka, tak jak mówiłam, baza ma 14 cm i przycinamy sobie papiery do tej bazy. Najlepiej i najprościej sięgnąć w tym wypadku po mały bloczek 6x6 cala, czyli 15x15 około. Musimy go sobie oczywiście i tak te papiery musimy przyciąć, więc wybieracie sobie z tego bloczka jakieś dwa papiery. One wszystkie generalnie ze sobą pasują, także właściwie nie ma problemu, żeby je łączyć dowolnie. Ja wybrałam sobie na tło ciemniejszy, taki praktycznie czarny, grafitowy papier. I przycinam go generalnie na 13x13, czyli zawsze troszeczkę mniej, lubię mieć te pół centymetra wokół takiego marginesu i kolejna warstwa znowu o centymetr jest mniejsza, czyli 12x12. I reszta to już sobie przycinacie według uznania. Zawsze ja lubię mieć w kartkach kilka warstw. To nie musi być tylko papier. W kolekcji Back in Time mamy do dyspozycji również kolorową kalkę i z tej kalki, jak widzicie, wydzieram sobie kawałek. Lubię te oberwane brzegi i dziurkaczem robię trzy dziurki. Chcemy tutaj sobie trochę pofantazjować. Nie robimy takiej bardzo prostej tej kartki, bo do tego na pewno nie byłby Wam potrzebny tutorial, a ja lubię zawsze coś dodać innego, oryginalnego. Więc ta kalka tutaj fajnie nam wypełni. To jest zupełnie inna tekstura, ona jest półprzezroczysta, więc układam sobie wstępną kompozycję, patrzę jak to pasuje. Korzystamy też tutaj w tym przypadku z folii, która również jest jako dodatek do kolekcji. Możecie nożyczkami lub dziurkaczem odpowiedniej wielkości wyciąć sobie elementy z tej folii. Tak jak wspomniałam wcześniej, kawałek tej folii użyliśmy już do wieczka. Ciekawy efekt, gnieciemy sobie kawałki kalki. Ona jest dużo sztywniejsza od papieru i dzięki temu zabiegowi uzyskamy właśnie taki efekt postarzonej kalki. Fajnie się z nią pracuje, też jako właśnie uzupełnienie papierowych prac. Tuszuję sobie za pomocą tuszu Distress w kolorze jakiegoś brązu, na pewno jakiś tusz taki macie w domu, jakikolwiek odcień brązu będzie fajny do tego typu prac, więc za pomocą gąbeczki tuszuję sobie brzegi i dzięki temu właśnie mamy taki postarzony efekt papieru.
Teraz tworzymy sobie dalej. Te dziurki, które zrobiłam wcześniej z opcją dziurkacza, były w zamyśle właśnie pod nity, które teraz sobie montuję za pomocą takiej ręcznej nitownicy. Bardzo to jest proste, a efekt jest niezwykle ciekawy. Mam też z boku odłożone agrafki, które za chwileczkę będę używać. Tak naprawdę pomysł był bardzo gdzieś tam w głowie wstępny i na bieżąco tą kompozycję sobie tutaj układam. Tak samo polecam Wam czasami sobie właśnie poprzymierzać różne kawałki papieru, zobaczyć co pasuje i dopiero przyklejać. Ja czasami niestety nie jestem tak zdyscyplinowana i różnie to wychodzi, ale tutaj staram się właśnie, zobaczcie, najpierw jednak układać tą kompozycję, ale nic nie ma też w tym złego, jeżeli na jakimś etapie pracy cofniemy się, coś oderwiemy, zmienimy. W końcu to jest praca twórcza i też nie ma nic w tym złego. Ja osobiście nie umiem tak sobie ułożyć, wiecie, kompozycji, żeby już od razu ona była gdzieś tam do końca dopracowana w mojej głowie. Zawsze w trakcie pracy dopiero ta wizja gdzieś tam się uzupełnia, coś tam zmieniam, coś dokładam, tak aż do momentu, kiedy ten końcowy efekt mnie satysfakcjonuje. Generalnie moim zamysłem w pracy od początku było użycie agrafek. Miałam takie pordzewiałe agrafki. Oczywiście możecie sobie takie zardzewiałe agrafki zrobić też za pomocą proszku do rdzy, ale dzisiaj jakby nie chciałam Wam tutaj za dużo tej wiedzy mediowej mieszać, więc po prostu można użyć zwykłe agrafki, można użyć jakieś właśnie stare, lekko pordzewiałe, które też będą pasować, albo użyć proszku do rdzy. Tutaj na tym etapie już sobie przyczepiam tą moją kalkę. Wcześniej tego nie robiłam, bo chciałam zobaczyć, w jakiej pozycji będzie mi pasować. Początkowo miałam tutaj, widzicie, wizję przyczepienia napisu vintage, ale jednak nie do końca mi się to podobało. W związku z tym zmieniłam koncepcję i zrobiłam po prostu takie zawieszki przy agrafkach. Te zawieszki są oczywiście ze zwykłego papieru, kawałek po prostu bloczka, ucinam, odrywam brzeg, tuszuję, dopinam do agrafki. Miało być to po prostu coś innego, coś ciekawego, coś co doda pracy takiej finezji i zawsze można sobie właśnie z tego papieru czarować, jak widzicie, różne rzeczy, nie tylko proste kartki, ale właśnie można sobie kombinować, mieszać papiery, mieszać elementy. I fajnie tutaj, że udało mi się znaleźć jeszcze w swojej szufladzie naklejki. To są naklejki z kolekcji Victoriana. Lubię te napisy, bo właśnie łatwo je wykorzystać do kontrastu. Można sobie użyć jasnych lub ciemnych. Mi tutaj akurat pasowały te ciemne. One są półprzejrzyste, więc nadal widać trochę papieru i fajnie mi się komponują z całością mojej pracy. Doczepiamy sobie po prostu trzy takie zawieszki, które robimy sobie od podstaw sami. No i mamy takie po prostu agrafki z napisami. Ostatecznie zrobiłam trzy, tak jak tyle, ile jest agrafek. Także koncepcja, jak widzicie, a czasami ulega zmianie i to też jest ok, bo na tym w końcu polega proces twórczy. Ja nie umiem do końca pracować właśnie w taki sposób, żeby wszystko mieć przewidziane. Lubię czasami niespodzianki, a z drugiej strony często ta zmiana koncepcji albo jakiś nieszczęśliwy wypadek wychodzi na dobre i do końca efekt niespodziewany czasami nawet jest lepszy niż ten, który sobie zaplanowaliśmy. Na tym etapie doczepiam już kolejne elementy, czyli te zegary z folii. Można tych elementów oczywiście dodać dowolną ilość, mniej lub więcej. Głównym tematem kartki są takie właśnie babeczki w stylu retro. To też z papieru wycinamy sobie element. Można oczywiście dodać element męski, można sobie wyciąć, tam jest taki fajny pan w kapeluszu, jest słoń, albo dodać po prostu zdjęcie. Jeżeli robicie to komuś na prezent, to też będzie fajny pomysł. Natomiast ja dodaję tutaj sobie właśnie te śmieszne, wesołe panie. To jest projekt typowo zrobiony specjalnie na Hoplandię, także tutaj ja się bawię jakby samym procesem twórczym. To nie jest kartka przeznaczona dla kogoś konkretnego.
Ale jak chcecie wykorzystać ten pomysł i zrobić kartkę dla kogoś, dla na przykład jakiegoś faceta, to właśnie można wykorzystać ten motyw zamiast tych pań, można wstawić właśnie jakąś fotkę albo po prostu właśnie mężczyznę, jeżeli to będzie kartka dla faceta. No i dalej dodaję sobie kolejne elementy, jednak stwierdziłam, że troszeczkę tej czerni mam za mało, więc dodałam jeszcze jeden mały zegar i połówkę mniejszego. Wszystko wycinamy z tej samej folii. Wcześniej też dodałam, jak widzieliście, jeszcze kawałek folii, jeszcze kawałek papieru. Generalnie im więcej warstw, tym ta praca staje się bogatsza i ciekawsza. Tak jak obiecałam, praca generalnie jest dzisiaj niemediowa, natomiast dodaję sobie na koniec mały akcent. Oczywiście to jest dla chętnych i absolutnie można pominąć ten krok, jeżeli nie posiadacie mediów, ale wiem, że dużo z Was lubi media i nie obyłoby się u mnie bez chociaż maleńkiego akcentu. W związku z tym robię sobie chlapania białym tuszem akrylowym, który odrobinkę rozwadniam, bo jest on bardzo gęsty, a tutaj zależało mi na bardzo drobnych kropeczkach. Kartka jest jednak małego formatu, więc dodałam biały tusz akrylowy za pomocą patyczka, nachlapałam, a tutaj mieszam sobie farbkę Color Glow, to jest odcień Goldstone, czyli taki odcień złota. Wystarczy go zmieszać z wodą i pochlapać. Można też ewentualnie zmieszać farbkę z medium ciekłym i wtedy te kropeczki będą bardziej wypukłe, a teraz z wodą są po prostu płaskie. Natomiast do chlapania wystarczy też spokojnie z samą wodą zmieszać. Na koniec, aby jakby dokończyć pracę, chciałam dodać jeszcze jakiś tytuł. Znalazłam napisy tekturkowe właśnie z firmy Snippart. Takie fajne, chyba to jest kolekcja, czy nazwa tekturki Pasja i takie różne napisy właśnie z tym związane. Akurat tutaj mi to jakoś pasowało. Wracamy do naszego pudełka. Spód pudełka wyklejam papierem. Świetne jest to, że bloczek 6x6 cali idealnie się wpasowuje, jeśli chodzi o wymiar do pudełka właśnie tego z rzeczy z papieru, więc nawet nie musimy przycinać tego papieru, po prostu wyklejamy spód. Dzięki temu całość wygląda bardziej elegancko i po prostu wszystko do siebie fajnie pasuje. Na sam koniec jeszcze akcent na pudełku. Ja gdzieś tam zawsze lubiłam te pudełka chociaż odrobinę ozdobić po to, żeby praca po prostu stanowiła pewną całość i to wieczko nawiązywało do tego, co jest w środku. Oczywiście też nie musicie tego robić, wystarczy sam sznurek albo kokardka, albo w ogóle nic, bo kartka i tak już jest super elegancka po prostu w tym wydaniu. I zawsze kartka w pudełku z okienkiem już sama w sobie jest ekstra elegancka. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność i za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że mój kurs się spodobał i zainspiruje Was do tworzenia prac w stylu vintage. A dla Was specjalnie do końca czerwca w sklepie 13 Arts, jeżeli wejdziecie w kolekcję Back in Time, znajdziecie bloczek mały oraz inne produkty w promocyjnej cenie. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.